Kartofle po lubelsku. Pyszne, fantastyczne. Zaczynamy. Składniki jak zwykle na końcu. Na początek obieramy ziemniaczki. No dobra, kartofle już trzymając mi się nazewnictwa. Płuczemy, kroimy na mniejsze kawałki. Do gara. Fru. Do zimnej wody. Łyżka soli. Bełtu, bełtu, bełtu. Ziemniaki do gotowania. Cebula. Ciach, 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 ciach. Masło na patelnię. Pach. Masło rozpuszczone. To teraz do tego cebulka. W drobniutką kostkę troszkę soli. Chlap, 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 chlap. Oj, dawno nie majtałem patelni, ale fajnie. Cebula na złoto. Jeszcze chwilkę. Jest przyrumieniona, taka skarmelizowana lekko. Do tego kwaśna śmietana. Do tego koper. I teraz do tego ugotowane ziemniaki. Łup. Bełtu, 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 bełtu. Pięknie jest wszystko obtoczone w koprze, w cebulce, w śmietanie. I teraz fajt na talerz. Po troszeczku. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie wyglądają, cudownie smakują. Wypróbujcie i koniecznie napiszcie, jak wam smakowały.